Witam w kolejnym podsumowaniu tygodnia z byłego bloku wschodniego, byłej Jugosławii i Bliskiego Wschodu. To znowu ja, Piotr Nie mamy dużej widowni, obijamy się około tysiąca osób, nawet nie patrzę, ile z was tak naprawdę ogląda to do końca. Wiem, że poruszam się po niszy, wiem, że gdybym opowiedział o czymś, co jest. Tyczy się bardziej polityki europejskiej, polskiej. Popowiadałbym o protestujących matkach, niepełnosprawnych dzieci, pokomentowałbym protesty kodu, czy yy, telewizji Trwam, czy, czy, czy cokolwiek, co się tyczy naszej wewnętrznej polityki. Jestem przekonany, że ta oglądalność byłaby dużo większa, ale nie chcę tykać tego bagna. Nie bawi mnie to. Nie mówię, że w innych krajach, o których ja opowiadam, nie ma tego bagna, bo de facto ja właśnie to samo robię w kontekście innych państw, tylko. Nie chcę mi się tego robić o Polsce. Polska jest irytująca, gdyż ja w tym kraju żyję, e, doświadczam go na co dzień, a komentarze byłyby na pewno bardzo, bardzo rozrzucone, dużo negatywnych opinii. Obrzucalibyście mi, by mnie błotem, tak jak było to w przypadku Ukrainy, a tak to żyje sobie w swojej niszy i jest całkiem wesoło. Odcinek troszeczkę krótszy, mamy tylko trzy newsy i czwarty news, tłumaczenie z mediów serbskich. Byłem na Ukrainie, dobrze zachlaliśmy, dobry melanż pociągnęliśmy w Czerniowcach de facto, bardzo grubo pociągnęliśmy, było udanie. Więc cóż, mówię, nie ma dużo, ale za to może będzie treściwie. Pierwszy news, Stany Zjednoczone zrywają porozumienie atomowe z Iranem. No oczywiście, nie możemy o tym zapomnieć. Prawdopodobnie chyba najważniejsza wiadomość w tym tygodniu. Numer dwa, raport z Syrii. Czyli bombardowanie baz pod Damaszkiem przez Izrael i nie wycofują się z dostaw S-300 systemów obrony przeciwlotniczej. Poza tym mniej ważne informacje, czyli postępująca ofensywa y, syryjskich sił demokratycznych z pomocą irackich wojsk wzdłuż Doliny Eufratu i kapitulacja większości części y, Kotła w Rastan. Tak, większość skapitulowała wyłącznie z tym miastem. Zaglądamy dalej. Wybory parlamentarne w Libanie wygrywa Hezbollah. To są nagłówki, które widzimy w mediach. Nie do końca tak jest, gdyż Liban ma bardzo skomplikowany system polityczny, jeden z najbardziej skomplikowanych na świecie. Postawiłbym go prawdopodobnie obok także tego, którym znamy w Bośni. Może go kiedyś przedstawię. Libanu wcześniej nie znałem, znaczy wiedziałem, że są kwoty dla różnych religii. Natomiast, żeby doczytać więcej, tym bardziej, że była reforma przed tymi wyborami. Musiałem się wczytać, opierałem się na jednym bardzo ciekawym artykule, między innymi się na nim opierałem. Oczywiście link dla Was udostępnię, jest w opisie i odsyłam, żebyście sobie przeczytali. No i w końcu w ramach ekspresu dzisiaj zajrzymy do serbskiego medium szeroko poruszającego temat negocjacji na temat statusu Kosowa między Serbią a Kosowem. Negocjacje trwają od dłuższego czasu, to jest jeden z głównych tematów, który przewija się w mediach serbskich. I przewija się płynie, no bo oczywiście są pewne petardy, które nagle wybuchają w tych mediach. Ale jeśli chodzi o, takie, o taki temat, który non-stop jest, to są właśnie negocjacje. Zaczynamy. Donald Trump zrywa porozumienie atomowe z Iranem. 8 maja tego, ro tego roku prezydent USA i Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdecydował się o wycofaniu z międzynarodowego porozumienia dotyczącego kontroli irańskiego programu rozwoju broni nuklearnej pierwotnie podpisanego 14 lipca 2015 roku. Podpisały go Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Niemcy i także jedną ze stron była Unia Europejska jako całość. W swoim specyficznym stylu w przemówieniu, w mojej ocenie a tak bardzo ogólnikowym, upraszczającym wiele spraw, wręcz przekłamującym typowa polityka Stanów Zjednoczonych i Rosji, oba te państwa prowadzą wręcz Podobną narrację, no Rosja troszeczkę bardziej ordynarną, takim w pojęciu dyplomatycznym, ale jeśli chodzi o stosowane argumenty, to są bardzo podobne, tylko dopasowywane do realiów, które są wygodne obu tym tworom. Tak czy siak, w wielu wątkach przekonywał Amerykanów co do słuszności tej decyzji, budując obraz tej silnej Ameryki. No tak, Trump. Ameryka, prawda, wstaje z kolan po tym okresie Baracka Obamy. Jednym tchem Trump powiedział, że Iran wspierał terrorystów takich jak Hezbollah Hamas, Al-Kaida i Taliban. Odniósł się także, że Iran destabilizuje cały Bliski Wschód, finansując organizacje odpowiadające za śmierć i porwanie amerykańskich obywateli. Genialne. Jednocześnie grabiąc z bogactwa własnych obywateli, że Iran sam grabi swoich obywateli. No i tutaj się odniosę. Dobrze. E, mamy cztery organizacje: Al-Kaida, Hezbollah Hamas i Taliban. Al-Kaida, nie, no wyśmiejmy to, zostawmy to błagam. Może gdzieś jakieś różne odłamy e, współpracujące gdzieś tam z Al-Kaidą, gdzieś tam Iran mógł wspierać, ale mówienie o wspieraniu Al-Kaidy jako całości lub nawet e, pośrednim jest, 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 jest żartem. Hezbollah, no cóż, możemy się jedynie wspierać co do e, terrorystycznego charakteru tej organizacji, tym bardziej, że zaraz będę mówił o wyborach w Libanie, w których Hezbollah de facto prawie że wygrał te wybory, albo inaczej otrzymał najwięcej głosów, tak można powiedzieć. To będzie poprawne, zgodne z faktami. Natomiast oczywiście Iran wspiera Hezbollah Hamas. No i tutaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Z jednej strony Hamas i Hezbollah, a warto tę organizację jednak postawić koło siebie, są dwie skrajne organizacje. Hezbollah jest szyicki, Hamas jest sunnicki. Hamas jest zdecydowanie bardziej radykalny w swoim sunnizmie niż Hezbollah w swoim szyizmie. Tylko, że Hamas działa w strefie gazy w mniejszym stopniu na zachodnim brzegu Izraela, a Hezbollah w południowym Libanie głównie. Oba te twory, mimo różnic ideologicznych, łączy jedno: nienawiść do Izraela i powtarzające się wojny z tym tworem. Hamas był wspierany przez Iran w sposób stonowany do 2004 roku. Po śmierci Arafata w tymże roku. Hamas otrzymał znaczące wsparcie od Iranu, także w postaci finansowej, broni, także technologicznej, aby sami byli w stanie tworzyć jakieś różne rakiety na potrzeby walki z Izraelem. Wsparcie to albo wyparowało, albo znacznie zmalało wraz z wystąpieniem syryjskiej wojny domowej, gdyż tutaj nastąpił rozłam. Hamas, jako organizacja jednak delikatnie salafizująca, bym powiedział, no radykalna, sunnicko, wykazała swoje poparcie dla ugrupowań rebeliańskich, pomagała je szkolić, nie wiem w jakim stopniu zbroiła. Natomiast to jest bardzo ciekawa rzecz: Iran się wtedy zaczął wycofywać ze wspierania. Hamasu, natomiast jeśli chodzi o relacje Hamasu i Hezbollahu, mimo, że obie te organizacje stanęły po dwóch różnych stronach konfliktu syryjskiego, przynajmniej do czasu, bo Hamas się w końcu wycofał, w około 16-15 roku Hamas zaczął się wycofywać z Syrii, po drugiego wsparcie nigdy nie było szerokoskalowe, nie można go w ogóle porównywać, znaczy można porównywać, ale no skala jest no, diametralna, ogromna jest różnica między tym, co robił Hamas, a tym, co robi Hezbollah w Syrii, natomiast dąży do tego, że Hamas i Hezbollah zgodziły się co do tego, że konflikt z Izraelem jest zdecydowanie ważniejszy dla nich niż w cudzysłowie drobne drobne różnice ideologiczne w Syrii czy polityczne. Tak czy siak po 15 roku wiele wskazuje, że Iran ponownie zaczął wspierać Hamas, tym bardziej, że relacje z Izraelem, jak wiemy, w ostatnim czasie zdecydowanie się pogorszyły, jakiekolwiek między Iranem a Izraelem, więc o jakichkolwiek porozumieniach, jakichś ustępstwach, kompromisach nie ma mowy. Iran prawdopodobnie będzie dążył do jak największego zwalczania Izraela drogami pośrednimi. Izrael robi to bardziej bezpośrednio, o czym za chwilę. Co do talibanu, tu jest też bardzo ciekawie. Oficjalnie nie ma relacji między Iranem i talibanem podczas wojny domowej w Afganistanie. Natomiast w momencie, kiedy pojawili się Amerykanie, ogólnie wojska natowskie w Afganistanie, sytuacja zaczęła się zmieniać, bo z jednej strony Iran miał decydujący, bardzo duży wpływ na obalenie talibów w 2001 roku, bo to powtarzam, Iran wspierał sojusz północny, Iran miał bezpośrednie relacje, Iran miał kontakty, plus miał kontakty. Z hazarskimi, szyickimi bojówkami, ale także podejrzewam, że i hazarskimi, nacjonalistycznymi, ale to już są moje insynuacje. Nie jestem pewny, na, pe na pewno szyickie organizacje hazardów albo o takim charakterze szyickim Iran wspierał. Więc powtarzam, miał niebagatelny wpływ na obalenie talibów. Nie wiadomo, czy bez Iranu by tak łatwo przyszło obalenie talibów. Oczywiście przewaga technologiczna po, po stronie Stanów Zjednoczonych itd., tak itd., tak ale jednak Stany Zjednoczone wykonywały tą operację rękami Sojuszu Północnego, który powtarzam, był pod ogromnym wpływem Iranu. Potem mówię, to się zaczęło zmieniać. Wiele wskazuje, że Iran, Iran zaczął wspierać po cichu talibów, ale to nie jest potwierdzone. Na pewno wielu talibów znalazło schronienie wraz ze swoimi rodzinami w Iranie. W Meshehdzie, w Jazdzie czy w Kermanie dochodzą słuchy, że takie rodziny się znajdują. Poza tym z jednej strony w moich odcinkach z irańskiego, w odcinku z irańskiego Beludżistanu mówiłem, że. Iran jest krajem, który najbardziej, najskuteczniej zwalcza przemyt narkotyków na świecie, albo jednym z, jest jednym z krajów, który najskuteczniej to robi, jednym z najskuteczniejszych. Natomiast wiele też wskazuje, że czy to służby, czy inne, czy w innych formach, organizacje, powiedzmy, człony rządu lub coś powiązane z rządem, nie chce po prostu rzucać nazwy w powietrze, nie chce, nie chce rzucać słów na wiatr, wychodzi o to, że gdzieś ktoś w rządzie partycypuje w przemycie narkotyków albo nawet organizują to, że mogą nawet tyry wjeżdżać do terytoriów kontrolowanych przez Taliban na południu kraju i skupywać i przemycać narkotyki odnośnie dokładnie, dokładnie opium czy pola, czy po prostu mak z, z, z Afganistanu. No to też wtedy należy uznać za pośrednie wspieranie Talibów, bo jakby nie patrzeć, Talibowie obecnie finansują się z opium. Wracając do przemówienia Trumpa, to tyle a propos właśnie tych organizacji terrorystycznych e, wymienionych przez pana Donalda. Oczywiście zaczął od tego, że Iran nie wypełnia porozumienia atomowego i pracuje nad bronią nuklearną. Co ciekawe, dzień po, dzień po po tym, po tym stwierdzeniu, po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia atomowego, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wypowiedziała się, że Iran wypełnia swoje zobowiązania w zakresie energii nuklearnej. Wydaje mi się, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej jednak posiada większe kompetencje do wypowiadania się na temat, czy Iran wypełnia, czy nie wypełnia to porozumienie. Fikcja, że zabójczy reżim Iranu chce tylko pokojowego wykorzystania energii atomowej nie tylko nie, zatrzy... nie wstrzymał nuklearnych ambicji, ale równolegle rozwijano program rakiet balistycznych. Zniesienie sankcji nie pomogło gospodarce Iranu, za to budżet wojskowy wzrósł o 40%, czyli prezydent Trump dążył do tego, do postawienia tezy, iż sankcje jedynie zbroiły Iran, że zwykły Iranczyk nie skorzystał na zniesieniu sankcji, tylko Iran zaczął sprzedawać ropę na potęgę i za pieniądze z ropy. Zaczął kupować broń. Został też wymieniony, że Iran wspiera PMU, czyli, czyli Al-Shabi, Hasada i Huti. Więc tak, Iran faktycznie wspiera aktywność rządu Asada. Ale ciężko to skarżyć o terroryzm. Wysłał na pewno sporo Hazarów, Afgańczyków, w zamian za obietnicę otrzymania obywatelstwa. Prawdopodobnie nawet około kilku tysięcy Hazarów walczy lub walczyło w Syrii w ramach irańskich wojsk lub tam brygad, się jakoś nazywał, Fala, mutfala, i mu zapomniałem jak się ta brygada nazywała. Oni walczą za obietnicę otrzymania obywatelstwa irańskiego. To jest ważne, bo w tej chwili większość z nich to są nielegalni imigranci, Nielegalni uchodźcy z Afganistanu. A czy uchodźca nie może być nielegalny? Może być, ale powiedzmy nielegalne przekroczenie granicy i pobyt Hazarów z Afganistanu do Iranu. Hazarowie, naród szyicki w większości. Co do Houthi, temat już bogato rozwijałem, bogato poruszałem, wiele o nim mówiłem. Houthi ciężko popierać, natomiast Houthi w Jemenie oczywiście, Zajdytów, ale też ciężko mówić o terroryzmie, gdy to Arabia Saudyjska kontroluje przestrzeń powietrzną, bombarduje no wszystko co żyje, były takie okresy no potem troszeczkę to zelżało ale nadal zdarzają się bombardowania czy to wesel, czy, czy, czy jakieś niby przypadkowo bomba wpadła w miejsce, gdzie znajdowało się kilkudziesięciu cywilów. no i ostatni zarzut w Hashital temat też bogato, bogato przerabiałem w swoich odcinkach z irackiego Kurdystanu, z jednej strony to była walka z Daesh i Stany Zjednoczone pośrednio też wspierały Hasid al Shabi, bo finansując rząd iracki finansując ich uzbrojenie, rząd iracki następnie tą broń przekazywał Hashidom Czym to się różni? Amerykanie doskonale wiedzieli, że ta broń do Hazzy shabi W mediach mówiono, że jest odbijane ramad, jest odbijana Faludża, jest odbijany Tikrit, jest odbijane Mosul, jest odbijana Hawija i to z pomocą Amerykanów i Amerykanie się tym hełpili. Wtedy im nie przeszkadzało, że Hashit al-Shabi, bojówkarze, milicje, różne organizacje, które są w ramach Hashit al-Shabi, dokonywały wielu zbrodni na sunnitach. Ja nie chcę bronić Daesh, czy nie chcę bronić sunnitów, ale fakt jest faktem. Doszło do mnóstwa zbrodni. Doszło do prześladowań sunnitów. Sunnici nie przez przypadek chwycili za broń. Odsyłam właśnie do odcinków z irackiego Kurdystanu i do mojego tekstu z tu gdzie temat mówię. Jest przerobiony i wydaje mi się. Można z niego wydedukować, zrozumieć, dlaczego nie inaczej potoczyły się losy Iraku. Natomiast tak, Iran wspierał Hashi Tal shabi wspiera bezpośrednio niektóre organizacje. Tu można mu zarzucać, bo to mówię, Hashi Tal shabi to nie są fajne chłopaki, to nie są mili goście. Wiemy, że nie wycofanie się, wracając do słów Trumpa, nie wycofanie się z porozumienia spowoduje z całą pewnością uzyskanie broni atomowej. Przez ten kraj wspierający terrorystów. Piękne. Narzucono nowe sankcje, które wejdą w życie w ciągu kilku miesięcy w życie. Firmy mają tam okres adaptacyjny do nowych realiów. Resort finansów USA ogłosił, że w ciągu 90 dni wycofa licencję na eksport do Iranu dóbr i usług związanych z lotnictwem, motoryzacją, sprzedażą metali, aluminium, stali i węgla. Po upływie 180 dni nałoży ponownie sankcje na transakcje związane z handlą ropą. Po upływie 90 dni wyjdzie w życie nakaz nabywania przez Iran amerykańskich dolarów. Odniósł się także, że Irańczycy, osą od 40 lat niewolnikami rewolucji islamskiej, poruszał się takim pojęciem jak dumny naród perski. Cóż, za to strona irańska mówi, że stało się to, czego się spodziewali. Nie pana, czy to mówił Khamenei, czy ruchani. Ameryka nigdy nie wypełnia swoich zobowiązań w umowach. Iran zamierza negocjować z pozostałymi stronami porozumienia. Jeśli porozumienie upadnie, zostaną wznowione prace nad ubogacaniem uranu. Izrael, oczywiście, popiera zerwanie porozumienia, tradycyjnie zwalcza. Iran walczy wszędzie, gdzie się pojawia, boi się wpływów irańskich w Syrii. Eee, ale o tym za chwilę, bo przecież mówię, bo będzie o bombardowaniach. Pozostałe państwa są przeciwne odejściu od porozumienia, głównie Rosja wyraźnie negatywnie wypowiedział się, także co ciekawe Erdogan, Turcja obecnie utrzymuje całkiem poprawne relacje z Iranem, mimo że troszeczkę się spierają, to mimo wszystko te rozbieżne cele w tej chwili w skali mikro można jakoś tam wzajemnie realizować. Turcja ma swoje, swoją działkę w Syrii, Iran ma swoją działkę, jakoś to działa. A poza tym oczywiście mamy kurdyjskich bojowników. Był okres, gdy, gdy, gdy Iran wspierał PKK przeciwko Turcji. Potem PKK zaczęła zbroić Peżak w Iranie, więc kurdyjscy bojownicy zaczęli w Iranie zwalczać wojska irańskie. Więc sumarycznie, w, w swoją drogą, niesamowity brak pragmatyzmu ze strony PKK, partii pracujących Kurdystanu. Iran i Turcja sumarycznie współpracują przeciwko, przeciwko bojownikom, uznając, że to jest ich wspólny wróg. To tyle. A propos porozumienia atomowego, może nie tyle, gdyż to, co obserwujemy, to co obserwujemy, czyli bombardowania Izraela, coraz aktywniejsze w Syrii, wszelkich instalacji irańskich lub irańskiego wojska, strażników rewolucji. Wszystkiego. Zerwanie porozumienia atomowego, coraz aktywniejsza, coraz bardziej a, powiedziałbym wulgarna. Retoryka przeciwko Iranowi każe nam się zastanowić, w którą stronę to wszystko zmierza. Z jednej strony mamy też Koreę Północną, gdzie przecież Stany Zjednoczone jeszcze kilka miesięcy groziły, że zmiotą ten cały reżim, a teraz ma być ustalane spotkanie między Kimem a. Panem Donaldem Trumpem, Kim jong a Donaldem Trumpem. no Sami widzicie, że coś jest nie tak. Sami widzicie w ogóle, że ta polityka Stanów Zjednoczonych, głównie Donalda Trumpa, opiera się w dużej mierze na krzyczeniu, takim krzykactwie, jazgocie. W Nie brakuje takiej spójności, pragmatyzmu, przynajmniej z perspektywy słów, które wypowiadają. W zasadzie w ogóle słuchanie polityków to, to, to jest jakiś hazard, hobby, jeśli chodzi o dedukcję. Można traktować w ramach jakiejś pasji zainteresowania, a nie merytorycznego, merytorycznych analiz. No bo ciężko wyczytać coś, coś takiej wypowiedzi, jeśli za chwilę okazuje się, że państwo robi kompletnie co innego niż mówi o 2-3 miesiące temat. Sytuacja geopolityczna wcale nie uległa drastycznej zmianie. Na no, w przypadku Korei mówimy oczywiście o wpływach chińskich, okej, okay, bo, bo, bo tam Chiny są w stanie zrealizować bardzo dużo. Raport Syrii. Temat numer 2, Bombardowanie Bas pod Damaszkiem. Rosjanie wycofują się z dostaw systemu obrony przeciwlotniczej S-300 Dużo się dzieje w Syrii, cały czas tak Cały czas trwają walki w obozie Jarmuk, ja się przeliczyłem Daesh nie zgodziło się na kapitulację, cały czas bojownicy się bronią To już jest mały obszar, yy, tam z 300 na 300 metrów może ma pourywane Bo to nie jest kwadrat, to już jest bardzo niespójny skrawek Możliwe, że gdy jutro będziecie to oglądać, Jarmuk już padnie Nie wiadomo, to jest kwestia dni, może maksymalnie tygodnia walki trwają od budynku po budynek. Swoją drogą odsyłam, odsyłam, do, do reportażu. Anna. Anna, tak, polskie imię. To jest skrót od Abchazian Network News Agencji, tak? Abchazka Agencja Informacyjna. Ona oczywiście prowadzi retorykę rosyjską, rosyjskie propagandy, ale materiały, które realizują to jest miód. Nie wiem, jeśli ktoś z Was nie oglądał, odsyłam, ale na news agencji wpiszecie, dostaniecie od razu materiały Syrii, kręcąc wykorzystaniem dronów, wsadzają GoPro do czołgów, tłumaczą co się dzieje. Oczywiście tej propagandy jest trochę, ale jeśli wam mówią, że żołnierze posuwają się w tą stronę, my jesteśmy w dowództwie i ustalamy to i to, to tutaj jako taką propagandy nie ma, dostajecie po prostu zwykłą narrację relację z tego co się dzieje swoją drogą. Dlaczego w ogóle Abchaska? Z tego powodu, że rosyjskie chyba Ministerstwo Obrony Narodowej, czy której zabroniło rosyjskim dziennikarzom działania w strefach bardzo ekstremalnych. Nie wiem, jak ten przepis działa, jak go planują w ogóle egzekwować. Natomiast tyle co wiem, blokują w przypadku Syrii, czy, czy, czy Republik Separatystycznych, wydawanie akredytacji ich dziennikarzom, żeby nie zginęli. W końcu kilku dziennikarzy rosyjskich zginęło na Ukrainie. Słynny materiał, jak się dostali pod ostrą moździerzowym, no i ze którymś razem im się nie udało tam na bok poście ich ostrzelali. Na własne życzenie swoją drogą, bo okej, okay, jest odrobina nieszczęścia, ale oni tam przegięli grubo. Ja pamiętam e, skrawki, z tego mam w pamięci, pan, ale przegięli grubo. E, Marat Musin, założyciel tej organizacji, a właśnie, bo nie dokończyłem, e, jako, że to jest Abchaska Agencja Informacyjna, do jej się nie tyczą te restrykcje Ministerstwa Obrony Narodowej Marat Musin założyciel, tak 5 maja zmarł on latał w ogóle z tam po tym froncie robił, robił materiały. No oszołom jakich mało, ale, ale dzięki niemu mieliśmy bardzo ciekawe materiały. Trwa też także operacja oczyszczania pogranicza syryjsko-irackiego przez siły demokratyczne, syryjskie siły demokratyczne, czyli kurdyjsko-arabskie, przypominam, JPG i arabskie, różne y, organizacje z wolnej armii syryjskiej, tak zwanej, w Dolinie Eufratu, wojska irackie pomagają to oczyszczać. Sporadyczne bombardowanie i walki w Idlibie, bojownicy Jaisz al-Islam i HTS opuścili już całkowicie południowy Damaszek, także bojownicy z kilku organizacji opuścili Kocioł Rasan. o czym za chwilę. I w końcu, tak, w końcu ważne wydarzenia. Cofnijmy się do 6 maja, kiedy 8 członków 150. Dywizji Obrony Przeciwlotniczej zostało zabitych przez IDK, a prawda? Improwizowane ładunki wybuchowe przy drodze Damaszek-Suwajda. Suajda to jest centrum druzów w Syrii, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam. Także jak południowa Syria. Wszyscy byli członkami batalionu odpowiedzialnego za niedawno, bo też 2-3 miesiące temu, zestrzelenie izraelskiego F-16. Sprawcy nie są znani. Syria oskarża o to działanie Izrael. 8 maja doszło do ataku na kilka baz wojskowych w Syrii, których znane jest obecność irańskich wojsk. Dwa pociski ponad zostały zestrzelone, straty tyle, co wiem, nie są za bardzo znane. 8 maja to przypominam, także zostało zerwane porozumienie atomowe. No i eskalacja osiąga swoją kulminację 10 maja w kierunku pozycji izraelskich. Yy, sił na tak zwanych okupowanych wzgórzach Golan zostaje wystrzelonych. No i tutaj mamy dwie, trzy wersje. Według Izraela 20 pocisków FARC. Punch 5 przez Irańczyków. Według Syrii 50 pocisków wystrzelonych przez nich samych, przez Iran. My niczego nie wystrzeliwaliśmy, nie ma żadnych irańskich baz my nie wiemy co się stało. W odwecie za ten atak Izrael z wykorzystaniem 28 samolotów i wystrzeleniem 70 pocisków zbombardował całą listę celi, które według Izraela były, są wykorzystywane przez irańskie wojsko. Dokładnie chodzi o siły Quds, czyli siły specjalne w ramach Strażników Rewolucji. Czyli jakby siły specjalne wewnątrz już specjalnego wojska. Według Izraela zostało zbombardowane. Centrum logistyczne KUC, baza w Kizwa na południe od Damaszku, obóz wojskowy na północy w Damaszku, magazyny, na między, magazyny broni na Międzynarodowym Lotnisku w Damaszku, systemy wywiadowcze, instalacje KUC, punkty obserwacyjne w strefie buforowej. Ponoć zostało zbombardowanych ponad 50 różnych celi, czy 60, chyba to mam dalej zapisane. Zginęło według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka. To jest organizacja mocno prorebelianska, ona nie jest zbyt wiarygodna, ale Lepsza ona niż źródła wprost syryjskie lub wprost czy tureckie, na przykład. Zginęło 5 Syryjczyków i 18 zagranicznych osób. Co to oznacza? To mogli być Irańczycy i Afgańczycy, podkreślam, Hazarowie także. Co ode mnie? Po raz kolejny widzimy, że systemy obrony S200 zawiodły. Syria nie była w stanie się obronić przed żadnym atakiem. Izrael atakuje co chce. Iran poza groźbami i słowami też nic nie robi, jest bombardowany bezkarnie. Nie chodzi mi o to, że z jakieś sankcje międzynarodowe na Izrael. To jest wojna, to jest brudne w Syrii. Tam każdy, każdy swoją, swoją grę toczy, rozgrywa. Dąży do tego, że sam Iran nie dokonuje żadnej realnej reakcji. To pokazuje, że Iran jest bezsilny na to, co robi Izrael. Do ciekawych historii doszło na temat dostaw systemu obrony przeciwlotniczej S300. Tak, wcześniej chyba mówiłem, że tak, we wcześniejszych odcinkach mówiłem, że Rosja, chyba w poprzednim po prostu, że Rosja po ostatnich atakach Izraela dostarczy takowe systemy do Syrii. No i cóż. Okazuje się, że jednak Rosja wycofuje się, lub może inaczej z jej perspektywy mówiono, że Rosja ma wszelkie prawo obronić swojego sojusznika i dostarczy systemy obrony przeciwlotniczej. No i możliwe, że tak było, a S300 jest to jedynie wymysł niektórych rosyjskich mediów. To co powiedziałem, S200 nie ma żadnych szans z izraelskim lotnictwem. S300 w swojej ulepszonej wersji. Uchodzi za dosyć skuteczny system. Ja się nie znam, operuję tym, co przeczytałem i udaje, że jestem mądry. W 2015 roku Rosja dostarczyła ten system S300 do Iranu. Wcześniej już taka umowa była, ale ona była wstrzymywana przez sankcje międzynarodowe. Potem w 2015 zostały zniesione i Rosja mogła oficjalnie wprost ten system eksportować do Iranu. Tym samym Iran rozpoczął budowę. W tej chwili oni mówią, że mają zintegrowany system obrony przeciwlotniczej. To nie jest za bardzo potwierdzone przez ekspertów, natomiast są już zalążki takiego systemu. Dlaczego zalążki? Taki system obrony, według tego co przeczytałem i zrozumiałem, musi być dwupoziomowy, dwuskładnikowy. Z jednej strony mamy te baterie nowoczesne, jak tutaj S300, które zestrzeliwują na przykład samolot, ale z drugiej strony same te systemy S300 muszą być chronione przez pomniejsze rakiety służące do zestrzeliwania na przykład rakiet. Czyli są, jakby macie, system obrony do obrony systemu, obrony lotniczej, muszą się wzajemnie chronić bo inaczej zostaną z góry zbombardowane po prostu systemy S-300 i będzie po zabawie do Syrii S-300 miało być dostarczone już w 2010 roku, ale na prośbę Izraela to jest ważne, Rosja wstrzymała taki kontrakt w Syrii oczywiście systemy S-300 znajdują się, ale S-300 bodajże chroni, tak mam zapisane, chroni w bazę w Tartusie a najnowszy S-400 chroni bazę w Khmeimim a stamtąd startują rosyjskie samoloty Wiele też wskazuje, że wizyta premiera Izraela Binjamina Netanyahu, jeśli popełniłem błąd w wymowie, przepraszam, w Moskwie mogła mieć wpływ na tą decyzję wycofania się z dostaw S-300 do Syrii, natomiast Rosja się trzyma, że Cóż, podjęła taką decyzję przed wizytą izraelskiego premiera. Jak jest naprawdę, nie wiemy. No i ostatni Newsik skapitulowała, tak o tym mówiłem już na początku, została skapitulowała wschodnia część kocioła, Rasan włącznie z miastem Rasan została ewakuowana. Znaczna część tego kotła, włącznie z bojownikami, broni się dosłownie kilka wiosek na zachodzie tego kotła, które są już poza autostradą. Prawdopodobnie skapitulują, bo walki tam nie mają większego sensu. Mówiąc inaczej, zostaną rozjechani przez siły rządowe. Pierwszy raz od wybuchu wojny w 2011 roku została odblokowana autostrada łącząca Damaszek, Homs i Hamę. Odcinek dalej, oczywiście, nadal jest przecięty w prowincji Idlib. 3. Wybory parlamentarne w Libanie. Ta część jest w oparciu m.in. o bardzo ciekawy artykuł Pulsu Lewantu. Autor publikuje też w sieci Steam, i to w niej otrzymujecie link w opisie. Zapraszam do zapoznania się z całym tekstem. Tyle co zauważyłem, chyba tam są lub jest drobny błąd merytoryczny, znaczy drobny, chyba gdzieś w liczbie się stuknął, natomiast wyjaśnia wiele innych spraw i warto z niego korzystać. Zacznijmy od tego, że Liban ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów wyborczych. Po wyniszczającej wojnie z lat 75-90 zostały ustalone nowe proporcje, nowe parytety, jakby w parlamencie. No i od razu przechodzimy, co tu się dzieje. 50% miejsc ze 128 miejsc w parlamencie, 128 są wszyscy, więc połowa 64 przypada dla chrześcijan, 50% dla muzułmanów. Warto podkreślić, że do muzułmanów zaliczamy druzów, którzy no nie do końca są muzułmanami, to jest pokręcone. Okej, okay, tak jest w systemie, że druzowie są zaliczani do muzułmanów. Dalsze podziały wśród chrześcijan: 34 miejsca, absolutnie najwięcej ze wszystkich otrzymują maronici. 14 miejsc prawosławni Grecy, 8 miejsc katolicy Grecy, 5 miejsc Ormiańscy prawosławni, 1 miejsce katolicy Ormianie, no właśnie będę mówić prawosławni Ormianie, 1 miejsce dla protestanta, jedno miejsce dla innych chrześcijańskich mniejszości. Wśród muzułmanów podział jest jeszcze ciekawszy, bo po nie 50, ale porówno po 27 miejsc mają sunnici i szyici. Tym samym są to. Egzekwo, dwie drugie największe grupy, które w całości całego parlamentu otrzymują głosy. Osiem jest przynależy do druzów i dwa do alawitów. Poza tym, przewodniczącym parlamentu musi być szyita, prezydentem, wybierany przez parlament, musi być chrześcijanin, a premierem musi być sunnita. Czyli trzy największe grupy muszą być reprezentowane. Poza tym jest ordynacja yy, proporcjonalna, wcześniej była większościowa, oznacza to, że macie okręgi. Na każdy okręg przypada odpowiednia liczba mandatów, które można uzyskać w nim, i do każdego z tych okręgów te mandaty są przypisane do danej, danej religii, do danego, do danego wyznawcy danej religii. Czyli powiedzmy macie okręg, w którym macie 10 miejsc, i macie już z góry zapisane: 4 dla tych, 1 dla tego, 1 dla tego, 1 dla tego i tak dalej. Uwzględniając to, co wcześniej powiedziałam, ten podział na te ile tam było? 14 z 15 tych grup, które są policzone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11 grup jest uwzględnionych. Bodajże chyba, że jeszcze tam się coś dzieli, o czym nie wiem. Proporcjonalna oznacza, że wchodzą kandydaci według liczby głosów, jakie otrzymali, czyli głosujecie na osobę na danej liście partyjnej lub spoza listy partyjnej, nie musi być to partia. Nie ma w tym wypadku progów, jakby w skali całego kraju, tyle co wiem, ale mogę się mylić, ale chyba nie ma progów, no bo macie te kwoty, ile przypada na daną religię, to byłoby bez sensu, więc. Po prostu, wcześniej było tak, że głosowano na listę i lista z listy, dana partia decydowała, kto wchodzi. Znaczy, każdy wiedział, bo wywiano, było, że pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ale głosowaliście tylko na partie, na dane partie. To też nie tak. W tym systemie macie jakby, są jakby znane partie, ale one w różnych okręgach występują w różnych koalicjach. No, trzeba to ugrać. Różne osoby z różnych religii wchodzą, więc tutaj ta gra, te podziały między okręgami, to kombinowanie, jak to się dostać, jest dużo bardziej skomplikowane. Już w Polsce jest dużo kombinowania, pomyślcie, co musi być w Libanie. Tak czy siak weszło kilku kandydatów niezależnych, no ale powiedzmy, no się nie liczy. W mediach możemy przeczytać, że Hezbollah wygrał te wybory. Nie do końca. Otrzymał faktycznie najwięcej głosów. Chyba najwięcej głosów ze wszystkich. Natomiast nawet nie otrzymał najwięcej mandatów. Tym bardziej, że kandydaci Hezbollah no to są w przygniatającej większości szyici, znacznie rzadziej chrześcijanie lub sunnici. Słuchajcie, teraz przejdziemy do wyników. Nie możemy ich przedstawić w taki jasny sposób, jaki przedstawiamy wyniki w Polsce. Mamy partie, bla, bla i koniec. Z góry już możemy ustalać, jaka będzie koalicja lub jaki utworzy się rząd. Zasadniczo zazwyczaj są dwie, trzy opcje. Rząd mniejszościowy, rząd większościowy, koniec, kropka. W ostatnich wyborach było jasne, że PiS zgarnia całą pulę, nie było o czym rozmawiać. Poza tym pamiętajcie, że krzyżują się partie. Ideologiczne, polityczne, religijne, więc macie partie np. socjalistyczne, macie partie narodowo-socjalistyczne, macie partie, tak, jest taka partia, chyba nawet pochodzenia syryjskiego, i macie, oczywiście, jeszcze raz partie religijne, więc to się wszystko okrzyżuje. Poza tym, jeszcze jedna ważna rzecz, w Libanie są jakby dwa główne bloki: blok 8 marca, któremu przewodzi z grubsza Hezbollah, i blok 14 marca, który rządził do tej pory włącznie z premierem Haririm. Więc teraz mamy wyniki. Koalicja, może nie koalicja, ale dwie partie: Amal i Hezbollah. Hezbollah mówię stricte szyickie, Amal bardziej szyickie, też z udziałem chrześcijan, włącznie ze swoimi sojusznikami, czyli osobami, które może były na przykład niezależne, ale startowały za afiliacją danej partii, zdobyły 40 miejsc. Wolny ruch patriotyczny, który też zalicza się do ruchu 8 marca, to są głównie chrześcijanie z mniejszym udziałem szyitów, wraz ze swoimi sojusznikami. Ale mam na tak, że niektórzy Ormianie zdobył 29 miejsc No bo Ormianie są chrześcijanami Ruch przyszłości, on już należy do ruchu 14 marca To jest partia należąca do obecnego premiera Harirego O, no, to jest w ogóle ta ciekawa historia, kiedy on był w Arabii Saudyjskiej On został zmuszony przez Arabię Saudyjską, jak się okazało, do ogłoszenia swojej dymisji Potem Liban zaczął naciskać, aby go ściągnąć Arabii Saudyjskiej wrócił i tą całą dymisję cofnięto Wow Niesamowite, to, 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 to możecie poczytać o tej historii, bo była dosyć gruba i zaskakująca. Dalej co mamy? Tak, 20 miejsc zdobył ruch przyszłości. Dalej znowu mamy siły libańskie, to są chrześcijanie z ruchu 14 marca. Wow, nie zapisałem sobie, ile miejsc mieli. Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy, nie zapisałem sobie tego. A, Lebanon, Election 2018, moi drodzy, szybciutko szukamy. Wiksiły Siły Libańskie, Siły Libańskie, Lebanon Fortress, 15 miejsc Siły Libańskie, to jest też ruch 14 marca. Postępowa Partia Socjalistyczna, 9 miejsc, inne partie zdobyły po kilka miejsc, są głównie chrześcijanie z mniejszych ugrupowań chyba tam łącznie 6 różnych miejsc z czego 3 wchodzą do ruchu 8 marca i chyba 3 do ruchu 14 marca to w wielkim uproszczeniu realnie mówię, struktura parlamentu nie jest jasna Hezbollah nie może przegiąć mimo, że Hezbollah Amal zdobyły najwięcej głosów czyli szyici de facto, szczyjci z pomocą chrześcijan ale mówiąc, są też chrześcijanie i którzy są w ruchu 14 marca jest to nie jest, mówię, nic tam nie jest proste Muszą uważać, głównie Hezbollah musi uważać, gdyż jest uznawany za organizację. Jakby nie patrzeć przez wiele państw na świecie jako terrorystyczną, oczywiście Izrael można olać w tym, no bo Izrael i tak jest wrogiem Libanu w tym podejściu politycznym, ale mm, w spojrzeniu prawda, geopolitycznym, Stany Zjednoczone czy Arabia Saudyjska będą zwalczać wtedy Liban albo rząd libański, który będzie kierowany przez Hezbollah. Warto wspomnieć w ogóle, co to jest Hezbollah. Bo wiele osób nie ma do końca świadomości, które nie interesują się bliskim słowem. Hezbollah to jest państwo w państwie, głównie w południowym Libanie. On ma swoje własne szkoły, obozy szkoleniowe, szkoły religijne. posiada Sam inwestuje w infrastrukturę i tak dalej. Oni mają własny budżet i normalnie funkcjonują. Oni stworzyli państwo w państwie. To jest taka pajęczyna okalająca system libański. Nie muszę chyba mówić, że Hezbollah jest zaangażowany w wojnie w Syrii. Dobrze, to tyle o Libanie. Bardzo ważny news, pierwszy raz właśnie do Libanu. Dochodzimy w końcu do Jugosowieta Jatolochowego Ekspresu. Dzisiaj tylko jeden artykuł, ale puścimy szybko muzyczkę, ta da da ta, dam. Ta, Sojus nie ruszymy republik swobodnych, splutiła nawieki Wielka Jarus, lecimy. Koniec. Lecimy. Serbskie media. Kosowo między wielkimi siłami kwint. Tak jest napisane w serbskich mediach. Co oznacza kwinta? 4G4. Chodzi o wielką czwórkę Unii Europejskiej. No, niedawno europejską. Wielką Brytanię, Niemcy, Francję i Włochy. W Waszyngtonie w ostatecznym rozwiązaniu. Tak, Kosowo między wielkimi siłami kwinty. Waszyngtonie w Waszyngtonie ostateczny, o ostatecznym rozwiązaniu. E, a tutaj co robi Serbia w tym czasie? Państwo Wielkiej Czwórki są na konsultacjach w Waszyngtonie na temat Kosowa. Prezydent Serbii Aleksander Vučić znajduje się przy Putinie. Kilka miesięcy przed ostatecznym rozwiązaniem przyspieszają dyplomatyczne aktywności działania. Najpóźniej na, do początku 2019 roku musi być znalezione rozwiązanie kosowskiego problemu. W światowych stolicach, jakby centrach, przyspieszają konsultacje najsilniejsze kraje świata Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja. Włochy, Wielka Brytania w Waszyngtonie prowadzą konsultacje w ostatniej fazy negocjacji Belgradu i Prysztyny, próbując pogodzić, jakby zharmonizować strony, jakby ich pozycje, jakby każdy ma swoje argumenty i próbują to wszystko jakby dogadać. I na tych konsultacjach Europejczyków reprezentują ją polityczni dyrektorzy do spraw Bałkan, a strona amerykańska także posiada reprezentację z Departamentu Stanu. W tym samym czasie prezydent Aleksander Vucic przełożył rekonstrukcję władzy i wszystkie pozostałe aktywności. 100% poświęcił Kosowu. W Moskwie szukał jakby nastawienia pozycji i porad prezydenta Władimira Putina i dzięki temu uzyskał jego poparcie. Przed mniej niż miesiącem z tego samego powodu Vucic przebywa w Berlinie, gdzie rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel. Serbia nie zrezygnuje ze swojej pozycji, twierdzi szczyt władz. Szczyt władz serbskiej. Nie ma możliwości, aby Pristyna dostała wszystko, a Belgrad nic. Na pytanie, czy istnieje szansa, że zaakceptujemy wstąpienie Kosowa do ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Minister Spraw Wewnętrznych powiedział, yy, czyli Dacic, że to nie jest opcja, nie ma takiej możliwości, ponieważ co by w tym przypadku powiedział np. szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow, który cały czas popiera Serbię, czy chińscy koledzy, czy ministrowie niektórych europejskich państw którzy nie uznają Kosowa. Przypominam, w Europie chociażby Rumunia, Hiszpania czy Słowacja nie uznały niepodległości Hiszpania z powodu Katalonii, Słowacja z powodu mniejszości węgierskiej, a Rumunia z powodu mniejszości węgierskiej. Wszędzie mamy ten sam kazus. Prezydent Vucic powinien swoją propozycję rozwiązania niedługo podać do opinii publicznej, a w międzyczasie rozmawia ze światowymi liderami na temat uzyskania ich pozycji jakby przeciw Kosowu, a za Serbią. Pozycji zajęciu, po, pozycji proserbskiej. Lub ewentualnie poparcia, w lecie oczekuje się bardzo ważnego jego spotkania z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Jeśli dobrze wymówiłem, Boże, nienawidzę francuskich. Iwica Dacic, czyli minister spraw zagranicznych w Serbii, wykonuje te same zadania. Odwiedza on ziemie, które uznały Kosowo i próbuje ich je przekonać do wycofania się z decyzji o uznaniu niepodległości. Lub i wzmocnienie pozycji tych państw, które uznają Kosowo za część Serbii. W ciągu ostatniego tygodnia był w Indiach, Nepalu i Sri Lance, i po powrocie powiedział, że te trzy głosy są pewne, potwierdzone, że wszystkie te trzy kraje nie uznają niepodległości Kosowa. No i tutaj już mamy nagłówki do konkretnych państw forów: Chiny. Chiny i Serbia to tradycyjnie przyjacielskie sobie państwa, a chińscy urzędnicy, jakby e, przedstawiciele. Przy każdej okazji deklarują, że na pytanie na temat Kosowa i Metohi, pytanie po angielsku, jakby question, po, po, po serbsku to będzie po prostu pytanie, trzeba decydować na podstawie rezolucji ONZ 1244, ponieważ w tym dokumencie jest jasno napisane, jaki jest status Kosowa i Metohi. To jest, że to jest część Serbii. I podczas jednego z ostatnich spotkań prezydent Vučić chwalił chińskiego kolegę Xi Jinpinga. Xi Jinpinga za wszystko, co Chiny robią dla Serbii na arenie międzynarodowej. Nie rezygnują, nie odchodzą od podstawowego prawa zasady, która szanuje integralność terytorialną, i nie uznają jednostronnego ogłoszenia niepodległości Republiki Kosowa. Stany Zjednoczone. Pozycja urzędników, przedstawicieli Waszyngtonu jest znana i nie podlega dyskusji. Jego zmiana. Kosowo to niepodległe państwo. Premier Kosowa Ramusz Haradinaj ostatnio nawet powiedział, że Kosowo nie ma zewnętrznej polityki, już przynależy to określenie klubu, któremu przewodzi Ameryka. Czyli rozumiecie, o wszystkim decydują Stany Zjednoczone. Amerykańska ambasadorka do ONZ, Nikki Haley, powiedziała, że pomoże Kosowu. Aby to, aby to Kosowo zostało członkiem tej organizacji ONZ. USA działa, żeby Kosowo zostało rozpoznane jako członek ONZ, ponieważ Kosowo i USA szanują się wzajemnie, wierzą jeden w drugich, jedno w drugich, wierzą wzajemnie w siebie, wierzą i dzielą te same wartości. Tego typu powiązanie nie może zostać przerwane, powiedziała, ogłosiła Hayley. Niemcy jest, właśnie się śmieje z niektórych tych rzeczy. Wiecie, to, to, to wiele osób, nawet antyrosyjskich, przykładowo wie, twierdzi, że. Niepodległość Kosowa to jest jedna z tych złych rzeczy, które przydarzyły się w Europie. Nie tak to się powinno odbyć. Relacje Serbii i Niemiec, przynajmniej kiedy mówimy o współpracy, nigdy nie były lepsze. Mniej niż dwa miesiące temu prezydent Serbii Aleksander Vučić dwa razy spotkał się z niemieckim kanclerzem Angelą Merkel. Pozycja Niemiec jest znana. Kosowo jest niepodległym państwem, ale trzeba znaleźć najlepszą formułę. To jest sposób, aby i druga strona, to jest serbska, była zadowolona. Berlin dalej naciska na legalne, wiążące porozumienie Belgradu i Pisz Prysztyny. Popiera członkostwo Kosowa w Organizacjach, w tym ONZ, gdzie Kosowo najpierw stałoby członkiem obserwatorem w sprawie Palestyny. W ogóle to ciekawe, żeby Kosowo było obserwatorem w sprawie Palestyny. Niemcy naciskają na utworzenie, tutaj ciężko przetłumaczyć, zajednicę, Społeczność, Unia Serbskich Gmin. To było Oprzciń. Oprzciń to jest coś pomiędzy gminą i powiatem na poziomie Serbii. Bardziej powiat, wydaje mi się. E, chodzi ogólnie o utworzenie jakiejś formy serbskiej autonomii w Kosowie. I dużo bardziej ufają naszemu prezydentowi, to jest Aleksandrowi Włóczyciowi ode mnie, niż Hashimowi Taci, czyli prezydent Republiki Kosowa. Taci, nieraz o tym mówiłem, Taci, Taci, lider UCK, niegdyś czyli kosowskiej powstanczej armii. Rosja. Rosja kontynuuje poparcie Serbii o, o ochronie terytorialnej e, integralności i odnośnie pytania o rozwiązanie kosowskiego problemu odnosi się do rezolucji 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, to samo co Chiny, czyli że Kosowo jest częścią Serbii. Rosja wspiera niezależny, niepodległy i wielokierunkowy kurs Serbii, ponieważ ona sama kieruje się tymi samymi zasadami w polityce zewnętrznej. Niedawno ogłosił Sergii Ławrow. Podczas ostatniego spotkania prezydenta Serbii Aleksandra Vučića w Moskwie prezydent Wuda Władimir Putin powiedział, że możemy liczyć na jego poparcie. Głos Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest kluczem do gwarancji dla naszego państwa przy okazji polityki międzynarodowej. Dacic, czyli minister spraw zagranicznych Serbii. Serbia chce kompromisu. Serbia nigdy nie uzna Kosowa. Już chce kompromisowego rozwiązania, oświadczył minister MSZ Iwica Dacic. Ivica Dacic. I wskazał, że to byłby był wielki sukces, jeśli by doszło do kompromisu, ponieważ Kosowo jest już w zasięgu ręki uzyskania swojej niepodległości. Dacic powiedział, że Serbia trwa dzięki swoim tradycyjnym przyjaciołom, którzy mówią, że decyzja o Kosowie odbyła się już wewnątrz, jakby, społeczności międzynarodowej. Chodzi o tą rezolucję 1244 i nie chcą o tym rozmawiać, gdyż, znaczy, w sensie nie muszą o tym rozmawiać, gdyż to już, ta decyzja została podjęta. Nawet tak jak to jest cytat, nawet tak jak niektórzy mówią, że nie ma członkostwa w Unii Europejskiej bez tego porozumienia, Serbia nie może przyznać, jedno, przyznać uznać jednostronnej deklaracji aktu niepodległości Kosowa. Pytam sam siebie, czy wszyscy zgadzają się z tym, co powiedziałem? To jest jakby do Serbów. Jeśli się zgadzają, wtedy idźmy tą drogą, ale niech nikt nie mówi jutro, że włóczyć i dacić prowadzą politykę sprzeciwiania się, opierania się Unii Europejskiej, powiedział dacić. Dodał, że naród Serbii musi się przygotować na to, co nadejdzie, czyli że może być trudno w ramach tych negocjacji tu jest znowu cytat co się stanie jeśli dojdzie do napadnięcia do ataku na północ Kosowa czyli to serbskie Syvernedeo czy jesteśmy wszyscy gotowi do wzięcia w tym udziału do obrony jakby NATO powiedziało, że będzie, jeśli ktokolwiek dokona ataku na Kosowo uznamy to za atak na NATO przypomniał pytany, czy jest realne, że do końca roku zostanie podpisane legalne wiążące porozumienie z Prysztyną odpowiedział, że będzie ciężko co ode mnie, co ode mnie, tutaj już nie przygotowywałem swojego komentarza specjalnie na ten artykuł. Oczywiście nadal trzymam zdania, że niepodległość Kosowa to było otwarcie puszki Pandory, która otworzyła Serbię, Jezus Mary otworzyła Abchazję, Osetię Południową. O, przecież to było Kosowo ogłosiło w lutym, a w sierpniu została ogłoszona niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. I Rosja oczywiście te niepodległości uznała. Uznała za, że są to legalne akty ogłoszenia niepodległości. Upokarzanie dalsze Serbii, według mnie, nie jest dobrym pomysłem. Status Kosowa, który do tej pory trwa, jest statusem, który może trwać, zamrożony trochę, ale wydaje mi się, że dobrze się przeciągniemy go. Dlaczego Kosowo jest krajem w tej chwili niestabilnym, mafijnym, rozbitym politycznie? Jeśli nagle Kosowo stanie się członkiem ONZ-u, dostanie wszystko, co chce, to jakie naciski będą na Kosowo? Jaki Serbia będzie miała nacisk? Jakie Rosja będzie miała? Oczywiście mamy nadal kwestie pomocy humanitarnej, finansowania, czy chociażby jakiejkolwiek formy głosu Kosowa, ale... Autonomia serbska w Kosowie powinna powstać. Ciężko mówić o oderwaniu północnego Kosowa, ale skoro już złamaliśmy prawo międzynarodowe raz, w ogóle odrywając Kosowo od Serbii, i teraz... Ponownie byśmy złamali i tworząc granicę, w której byśmy te serbskie gminy, te północne, odcięli od Kosowa, to wydaje mi się, że to nie byłby dramat, ale tworzyłby kazus. Wtedy by już można by uznać, na przykład, że o wyrwanie Krymu było legalne. Oczywiście było nielegalne. Więc moim zdaniem źle gramy, źle gramy naciskając, po drugie mówi się, że chodzi o, chodzi o dokonanie porozumienia, żeby Serbia mogła wejść do Unii Europejskiej. Moi drodzy, Cypr wszedł do Unii Europejskiej w 2004 roku, a Cypr Północny w latach 70. powstał i on istnieje. W 2004 roku, gdy Cypr wchodził do Unii Europejskiej, połowa terytorium tzw. Cypru znajdowała się pod kontrolą, Turków cypryjskich, cypriotów, cypriotów, tureckich Cypriotów nie było problemu. To czy Kosowo jest Serbii, czy nie? Oczywiście wolałbym, żeby te wszystkie sprawy rozwiązać, tak? Ich sprawę Cypru przed wejściem i sprawę Serbii yy, w, jej, w jej relacji z Kosowem. Natomiast naciskanie, że musicie się zgodzić, to jest droga donikąd i tylko dajemy Serbię w rękę Rosji. A ja tego chyba nie chcemy, bo bo ja uznaję, że oczywiście im słabsza Rosja, tym lepiej. Nie do końca, nie zawsze, bo interesuje mnie przeciwwaga, ale. Bałkany nadal, nadal są często prorosyjskie i lepiej grać jednak taką kartą marchewki. A w momencie, kiedy mówimy Serbia, musicie uznać niepodległość Kosowa, musicie to zrobić. Tym, bar tym bardziej jest to kuriozalne w momencie, kiedy mamy, mówię, Słowację, Rumunię, Hiszpanię, eee, kto jeszcze tam? Jeszcze jakieś państwo Unii Europejskiej na pewno nie uznało się dobrze pamiętam. Czyli sporo państw nie uznało niepodległości Kosowa? Eee, to, to, to mamy duży problem. Słuchajcie, nie ma co przedłużać, dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że podobał się wam ten odcinek. Będę wdzięczny, jeśli gdzieś go udostępnicie, jeśli uznajecie za wartościowy. Ja wiem, że to jest nisza, ja wiem, że tego dużo osób nie będzie oglądać. Fajnie, jeśli będę widział waszą aktywność. Fajnie, jeśli będziecie mi podsyłać jakby sugestie, co mogę nagrywać, o czym, jakieś wiadomości, nisze. Niektóre osoby mi to wysyłają na Facebooku jestem bardzo wdzięczny za to. Nawet chociażby do Ekspresu ludzie podsyłają mi media serbskie, czy media rosyjskie, ukraińskie i zawsze coś ciekawego się wygrzebuje. To potem wy wszyscy na tym korzystacie bo ty się interesujesz Bałkanami, podrzucisz mi coś z Bałkanów, z Bałkan, ty się interesujesz, nie wiem, Ukrainą, podrzucisz mi coś z Ukrainy i wzajemnie wtedy na tym korzystacie, bo ja o tym opowiem. Dobra, dzięki, widzimy się w przyszłym tygodniu, na razie.